Backlaut, czyli akademicki laur dziennikarski. Nagrodę otrzymają dziennikarze za swój dorobek zawodowy oraz dydaktyczny. Już za chwilę na tej scenie pojawią się laureaci. I młodzi adepci dziennikarstwa, gdy idą na studia, gdy wkraczają na drogę, by przygotować się do tego zawodu, z pewnością mają przed oczyma takie swoje ideały, swoich bohaterów, idolów. Radio to moje życie i chociaż wielu nie do końca się podoba ta droga, którą sobie wybrałam i obrałam, mówię tutaj o moich rodzicach chociażby, to myślę, że bez nich nie osiągnęłabym tego wszystkiego, bo są razem ze mną, także bardzo serdecznie im dziękuję. Była dzisiaj tutaj mowa o mistrzach, ja też mam takich swoich mistrzów. Radiowi to przede wszystkim Anna Stępniak-Juśkiewicz, moja szefowa, ale także pan Paweł Sztompkę, który jest moim drugim opiekunem. Nie wiem, czy jest na sali pan profesor Grzegorz Tylec, który bez wątpienia jest moim uczelnianym mistrzem. Przede wszystkim jestem zaszczycona tym, w jakim gremium wystąpiłam, w jakim towarzystwie. Uważam, że ci nominowani do nagrody, których ja znam, cenię ich twórczość i którzy są bardzo utalentowani, na pewno bardziej ode mnie na tę nagrodę zasłużyli. Swoje pytanie chciałam skierować do pani Podolskiej, ponieważ pani rozmówcami byli z nami aktorzy, muzycy, polscy, zagraniczni. Czy mogę pani wskazać, które z tych wyzwań było takim największym? A może to właśnie te audycje o 5 rano są tym największym wyzwaniem? To bardzo trudne pytanie i chyba nie do końca umiem na nie odpowiedzieć. Mogę opowiedzieć Państwu historię, która przydarzyła mi się tydzień, a może dwa tygodnie temu, gdy dość długo ubiegałam się o wywiad ze Stingiem i z Shagiem, którzy przyjechali do Polski na jeden dzień. Więc bardzo się cieszyłam, ten czas był dość długi, miałam możliwość porozmawiania z nimi ponad 10 minut. No i weszłam. Nie byłam zestresowana, ale byłam bardzo szczęśliwa, że mogę z nimi porozmawiać i się z nimi spotkać. Wchodzę, witam się z nimi, bardzo sympatycznie, bardzo miło. I po 30-40 sekundach rozmowy z nimi okazało się, że psuje mi się sprzęt. Wyłącza się po prostu, ni stąd, ni zowąd. Oni zauważają moje zdenerwowanie. Ja próbuję jakoś wybrnąć, włączam, wyłączam, zmieniam baterię. No nic, nic kompletnie nie da się zrobić. Wychodzę, płaczę, cała zalana łzami, siedzę właściwie na podłodze. Nic nie mogę zrobić, straciłam szansę na wywiad. Może nie do końca życia, ale taki, który chciałam przeprowadzić. I stąd mi zowąd na korytarzu idzie Jessie Ware, piosenkarka brytyjska, z pewnością Państwo ją znają, z którą rozmawiałam wcześniej. Zauważyła, że coś się dzieje, zapytała mnie, co się stało. Powiedziałam, że no, zniszczył mi się ten wywiad, skasował się właściwie, nie zapisał. Powiedziała, że mi pomoże, że zapyta ich, czy udzielą mi drugi raz tej rozmowy. No i tak się stało. Po jakimś tam czasie udzielili mi drugi raz tej rozmowy. Takie rzeczy się nie zdarzają i ta sytuacja nauczyła mnie dwóch rzeczy, właściwie dwa takie morały. Pierwszy morał taki, żeby na takie zagraniczne wywiady nosić ze sobą drugi sprzęt. A drugi morał to taki,
że po prostu dobrzy ludzie istnieją. Mogę coś tak a propos koleżanki opowieści powiedzieć, że kiedyś przyjechał tutaj do Lublina cudotwórca i robiłyśmy taki reportaż właśnie o nim i o nadziejach ludzi, którzy przyszli tam na to spotkanie. To jakaś nieprawdopodobna ilość ludzi była. Oni wszyscy wierzyli w to, że jak się tam wezmą wszyscy razem za ręce i on będzie tam w tym kręgu, to z całą pewnością zostaną uzdrowieni. I pamiętam, że udało mi się tego cudotwórcę jakimś cudem dopaść, dlatego że on był bardzo oblegany i dość niedostępny. Najwyraźniej miał coś do ukrycia. I ja mu tam zadawałam właśnie takie pytania o finansową stronę, bo ten tłum przecież się zrzucił i tak dalej, niewygodne takie różne pytania. I bardzo byłam z tego zadowolona, z tego wywiadu, a potem się okazało, że to się nie nagrało. Cały projekt diabli wzięli. I tak to się zdarza. Niestety jest to wpisane w dziennikarskie ryzyko. Pamiętam, że parę razy miałam właśnie takie. Ja tylko tutaj jeszcze chcę powiedzieć, że ja nie mam talentu takiego jak koleżanka. Z całym takim podziwem i szacunkiem i chylę czoło i cieszę się, że młodzież się tak pięknie rozwija. Ale ja się zajmuję zupełnie innego rodzaju twórczością. Bo ja się zajmuję takimi intymnościami dotyczącymi takiego przeciętnego człowieka, niewidocznego zupełnie, którego byśmy nie podejrzewali o to, że on ma bogate, a nawet bardzo bogate życie wewnętrzne. I z gwiazdami nie wiem, czy bym sobie poradziła z takim wywiadem, powiem szczerze. A w ogóle muszę powiedzieć, że taka gala mnie okropnie peszy, ponieważ najlepiej to ja się czuję, jak jadę bagażówką z plecakiem i świat się zmienia, to coraz co innego widać. O, to wtedy to ja się dobrze czuję. Albo wtedy, jak pożyczyliśmy z mężem samochód z napędem na 4 koła i objechaliśmy przez 2,5 miesiąca prawie całą Australię. O, to mi się podoba. Ale taka gala to tak niekoniecznie. Proszę Państwa, dajcie Państwo znać, że można się tutaj dobrze czuć.